Witam. Dziś zapraszam Was na filmik z serwisowania akwarium. Jak widzicie, no strasznie zarosło. To jest efekt 3 tygodni nieprzycinania w ogóle w tym akwarium. No i rośliny się już rozrosły tak, że praktycznie całe akwarium jest już nimi porośnięte. Wiesz, i tak nie jest najgorzej, bo bywało gorzej. No ale dzisiaj trzeba to będzie mocno przycinać. Tak samo te liście wszystkie tutaj od lotosów, te stare pałąki kwiatowe, o, tutaj coś już gniją, tam gdzieś z tyłu są jeszcze dwa kolejne. No i z tego co widzę, już się tam czwarty zaczyna. To tamtego zostawimy, a te resztę niestety poprzecinamy. Przerzedzimy sobie tutaj tych liści trochę. Tak samo o tamte ludwigie z tyłu już też się zanadto rozrosły. No i przytniemy sobie jeszcze tą trawę, bo też już jest za wysoka. Ona była trzymana po to, żeby tu się mogły maluchy barwniaków trzymać, ale że ten maluch jeden tylko przetrwał i jest już na tyle duży, że już mu nic w życiu nie zagrozi, więc nie ma sensu już trzymać też tej trawy. Także dzisiaj zapraszam Was na trochę serwisowania. Potem jeszcze sobie wymienimy filtry, wypłuczemy. Dzisiaj będzie taki film w bardzo dużym przyspieszeniu. W sumie nie będę wiele gadał, tylko będę Wam pokazywał, jak wygląda taki serwis całego akwarium. O, tu dwa sance kakadu nawet się będą stroszyć zaraz jeden na drugiego. Tam jest tatuś, tu jest młody. Dobra, witam po przycince. Słuchajcie, no trochę przejaśniało, trochę bardzo przejaśniało. Jak widać, trochę tam powycinałem. No, zwłaszcza tą trawę, bo to mocno przycięłem. Także te trawy, które tam były z tyłu, co sobie rosły, o ta tutaj i o ta tam, nie wiem czy będzie dobrze widać. Ja wycięłem całkowicie. Poprzycinałem. Tu z przodu sporo wyrwałem, mogliście oglądać taką wielką chmurę zanieczyszczeń, która się podniosła ze żwiru. No oczywiście ona ta spływa cała w tej wodzie. Mnóstwo tych
trawę gdzieś tam, o, tu jeszcze się unosi, ja ich wszystkich nie wybieram, bo to by za długo trwało, nie chce mi się, one sobie tu spokojnie zgniją, gdzieś tam spadną w te dno, niech se tam leżą, w ogóle się tym nie przejmuję. Tu wycięłem całego tego Tajwana, praktycznie do zera zostawiłem mu trzy liście, bo to strasznie mocno zarastało. Tym razem inaczej niż zwykle też postąpiłem z tą moczarką, zawsze wyrywałem ją całą i wbijałem szczyty, a tym razem postanowiłem po prostu ją uciąć tuż przy powierzchni, niech się nowe szczyty tam gdzieś pozawiązują i niech ona się rośnie. Mocno przerzadziłem lotosy, co mogliście też zauważyć. W ogóle ile teraz światła jest, jak patrzę teraz na ten obraz na kamerce, to jest zupełnie co innego niż to, co nagrywałem wam jeszcze pół godziny temu, nie? No bo tyle mniej więcej zajęło mi, słuchajcie, te całe powyrywanie tych roślin, przycinanie i tak dalej. Zostawiłem, słuchajcie, te kwiaty od lotosa. Tamten jest najstarszy, to on już w zasadzie nie jest kwiatem, tylko to już jest taka kulka z nasionami. Ten tutaj to dokładnie teraz się przemienia właśnie w taki pąk nasion. Obgniły mu tylko płatki. A ten tam, nie wiem czy będzie dobrze widać, wyjdźmy trochę nad powierzchnię. O, jak fajnie, że wody nie mam w akwarium, trochę brakuje, to widać. I przez tą cienką przerwę, zobaczcie, on dopiero będzie kwitnął. To jest kwiatek, który dopiero niedawno wystartował, on zaraz będzie dopiero kwitnął, także ja jego zostawiam też całego. Mówię, zobaczę, wielokrotnie pokazywałem właśnie wam nasiona tych lotosów, jak tu sobie pływają po tym całym akwarium. I teraz jest pełno takich właśnie małych lotosików, które gdzieś tam się zasiewają. Tu kiedyś przy przedniej szybie wam pokazywałem, jak tak sobie zrastały i teraz w zasadzie mam taki gąszcz. Ja się ich na bieżąco pozbywam, jak ktoś chce, to sobie przyjeżdża do mnie i sobie bierze. Z ciekawych rzeczy fajnych powiem wam, że tam w tym gąszczu, jak od góry tam wycinałem, znalazłem te maluchy molinezji, co mówiłem, że chyba wczoraj urodziła. I faktycznie cztery takie naprawdę mikruski, także widać, że one tam mają dzień albo dwa. Dwa albo trzy takie trochę starsze też tam sobie pływają, takie co już z miesiąc mają. A także te molinezje sobie tutaj jakoś tam radzą. W porównaniu do tego, ile się na dole urodziło w warunkach, nazwijmy to, które pozwalają im na to, żeby się urodzić i odchować i żeby nie zostać zaraz zjedzonym, no to jak tutaj przeżyją 2-3 sztuki, to i tak jest sukces. On tam sobie skala chyba poluje na właśnie jednego z takich małych molinezji. No, nieważne. A i jeszcze z ciekawych rzeczy, korzeń mi się zaczął rozpadać, powiem wam, bo tu już kawałek odleciał. Nie wiem, czy widzieliście tamten, co tu stoi o wpionie, też odpadł. On tu był przyklejony w tym miejscu. No i nie wiem, czy to już termin ważności na klej w wodzie minął, czy może ja dałem tego kleju za mało tych gąbek. No powiem szczerze, jak to kleiłem to pierwszy raz w życiu, więc już może jakieś błędy popełniłem. Ale zaraz będę spuszczał wodę, jak tylko spuszczę wodę, bo tu będę spuszczał wodę, a czekajcie, gdzie ja tu mam znacznik? Tu mam znacznik, czyli będę spuszczał wodę dotąd. Więc tam na górze spokojnie będę miał dostęp, więc sobie to klejem zaleję. I to się powinno na nowo przykleić. Dobra, także o, tak prezentuje się to akwarium. Ja oczywiście poczekam jeszcze trochę, niech to osiądzie wszystko, wymieni się wodę, odczekam też chwilkę i pokażę wam już akwarium z ostaną wodą, bo tak jak przy tej całej wycince i wyrywaniu tych roślin, no to wiadomo, wiele mułu się podniosło. No ale od tego są filtry, żeby to wyłapywały. I tak jak mi niektórzy zwrócili parę razy uwagę, coś co ja zawsze robię odwrotnie, teraz najpierw wycinam i wyrywam rośliny, potem dopiero czyszczę filtry. W zasadzie sam się zastanawiam, czemu ja zawsze robiłem odwrotnie, no ale teraz już będę robił w ten sposób. Dobra. To ja się zabieram za filtry. Filtry też puszczę chyba na timelapsie, nie będę już o tym opowiadał. Jest wiele filmów z wymiany filtrów. Dzisiaj sobie też wymienię ostatni, trzeci kubeł zeolitu, bo to tak jak pamiętam, zawsze go tak co miesiąc wymieniam jeden. To wam jeszcze pokażę, tylko sobie światło zapalę. Gdzieś tu jest włącznik, dobra, zabierzemy sobie ręcznik. Tu są te trzy kuby. Te dwa pierwsze, ten i ten jest już wymieniony. I o, nie wiem czy będzie dobrze widać. Ten jest wymieniony, ten jest wymieniony. Teraz sobie wymienimy ten.
wypłuczymy te dwa. No i potem zabierzemy się za filtry z drugiego zbiornika. O! A jak tu już jestem, to jest tutaj czyścik. Wiele osób się nie pyta też, jak ja czyszczę szyby. Powiem wam tak, nie wiem, czy będzie to widać. To akwarium nie było czyszczone, te szyby 3 tygodnie, odkąd robiłem ostatni serwis. I wygląda tak. Generalnie rzecz biorąc, tu nie ma żadnych glonów na szybie. Także czyszczenie szyb jest trochę zbędne. Jedynie tutaj, o, teraz. Myślę, że jak ruszam, to widać, że jakieś naleciałości są, nie? Tutaj widać. Bo tu na przedniej szybie, mimo tego, że to przednia jest Opti, tu nie ma żadnych glonów. To jest spowodowane głównie tym, że tu liście po prostu nie dopuszczają światła. Lampa jest oddalona około 20 cm od przedniej szyby, więc nie ma bezpośredniego światła, które by padało na przednią szybę, mimo tego, że też tutaj przez praktycznie teraz pół dnia, bo od chyba 4 rano to tu świeci sobie słoneczko prosto w tą szybę, to i tak ta szyba nie zarasta. A ta boczna, gdzie tu już ma lampę praktycznie pod samą tą, no to jak widzicie, zarasta. O, teraz będzie dobrze widać. Dobra, odstawię na chwilę kamerę, bo muszę, potrzebuję dwóch rąk. Tu jest czyścik. Wsuwamy sobie szybkę. Wkładamy go do środka do wody. O tak. Teraz się przydała druga ręka. Zrobimy cięcie. Ok, jestem już z powrotem. Przypiąłem sobie czyścik. I wiele osób się pytało, czy ja używam czyścika, jak ja czyszczę te szyby. No słuchajcie, no duży czyścik magnetyczny. Dołożyłem tutaj tylko od zewnętrznej strony tą włókninę, watolinę tą filtrującą. To jest tylko i wyłącznie po to dołożone, żeby nie ślizgało mi się tak poprzedniej szybie, żeby tu trochę był większy odstęp, ponieważ ta gąbka ma taką słabe te ślizgi, a przy tej gąbce się trochę lepiej ślizga. No i zasuwam sobie tak góra, dół. O, czekajcie, tu widać, widać. O, i już nie widać. Widać, że nie widać? Widać. No, o, tu jeszcze widać. O, przy samym tym. No i tą żyletką sobie jeżdżę. I w ten sposób ja czyszczę szyby. Jakby się ktoś mnie pytał. Nie boję się o żadne zarysowania. Ja tu nie mam piasku, więc ten czyścik nie ma co złapać że tak powiem, czym rysować. Sam z siebie nie porysuję. Potrzebuję na drugą stronę. To robię tak. Choć tu nie przyjdzie. Dobra. To trzeba włożyć rękę do środka. Ach, liść przeszkadza. Dobra. Złapał. Złapał. I lecimy dalej. Ten czyścik to jest duży czyścik. Słuchajcie, on jest normalnie do szyb. Bodajże to jest od 10 do 16 mm. Telefon zadzwonił, musiałem przestać. Ale zobacz, ja szybę czyszczę w ten sposób. Tu na początek czyszczę sobie tą żyletką krawędź, bo tam wiadomo, zawsze na górze trochę glonów zostaje. Dojdę sobie mniej więcej tak o tutaj do połowy, czy to jest metr akwarium, a potem już sobie tylko jeżdżę w poziomie w to i z powrotem. Oczywiście skalary muszą szaleć w tym momencie. O, słyszeliście to? Zahaczyłem o dno. I nic się nie stało, bo te dno to są kamyczki. Tu żadnego piasku nigdzie nie złapię, bo tu ziarenek piasku nie ma. I tak samo o w drugą stronę. Tu przy górze sobie tak trochę dokładniej, bo tu zawsze, no tam zawsze glony zostają na powierzchni, bo to wiadomo, woda odpada. Dobra, wszystkie skalary są oczywiście już po tej stronie. Ups. No i dobra. I w zasadzie to ja mam już szybę wyczyszczoną. Koniec. To sobie wyciągamy. Odkładamy tutaj.
szyby zasłaniam. I tak wygląda, słuchajcie, czyszczenie szyb w moim akwarium. Wiele o to zapytań było, jak ja czyszczę tak dużą szybę. No to tak właśnie oczyszczę czyścikiem magnetycznym. Jeszcze raz powtórzę, tu u mnie glonami nie zarasta, nie muszę się nad tym zbytnio, no, że tak powiem, przejmować tym, że te szyby są brudne czy coś. No, skolarki trochę zestresowały, no ale powinny się już dawno przyzwyczaić, robię tak cały czas. Dobra, ja się zabieram za filtry, akwarium o, wyraźnie już przejaśniało.